Dwaj nastolatkowie zginęli w nocy z poniedziałku na wtorek. Do tragedii doszło we Wrocławiu. Chłopcy w wieku 16 oraz 17 lat zostali potrąceni przez pociąg. Niestety, nie mieli najmniejszych szans na przeżycie. Nastolatkowie zginęli potrąceni przez pociąg w nocy we Wrocławiu, poinformowała polska agencja prasowa, powołując się na rzecznika dolnośląskiej policji. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, prawdopodobnie mieli oni przeskoczyć na drugi tor, na którym znienacka pojawił się następny pociąg. Dwaj nastolatkowie nie mieli najmniejszych szans z pociągiem. Tragiczny wypadek miał miejsce niedługo przed północą, informuje Radio Z, z kolei portal Gazeta. PL przekazał, iż do zdarzenia doszło przed godziną 22. Stało się to na torach znajdujących się we Wrocławiu, niedaleko za stacją Brochów w stronę centrum miasta. Jak wynika z relacji policjantów, dwóch nastolatków prawdopodobnie miało poruszać się torami. W pewnym momencie zauważyli, że z naprzeciwka nadjeżdża pociąg, dlatego przeszli na drugi tor. Niestety nie zorientowali się, że zza ich pleców wyłonił się kolejny pojazd, po czym doszło do tragicznego wypadku. Dwóch nastolatków, 16 i 17 latek, poruszało się torowiskiem. Zauważyli jadący z naprzeciwka skład, ale nie zauważyli pociągu, który jechał za nimi. W wyniku potrącenia obaj ponieśli śmierć na miejscu, przekazał natkom Kamil Rynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w rozmowie z portalem Gazeta. Plac ten samym funkcjonariusz podkreślił, że są to jedynie wstępne ustalenia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Gazetę Wrocławską do potrącenia miało dojść pomiędzy ulicą Racławicką a Krzycką. Śmierć poniosło dwóch chłopców w wieku 16 oraz 17 lat, relacjonowali funkcjonariusze policji. Najprawdopodobniej widząc najeżdżający z naprzeciwka pociąg przeszli na drugi tor i tam zostali potrąceni przez skład najeżdżający z przeciwnej strony, przekazał Kamil Rynkiewicz, rzecznik dolnośląskiej policji w rozmowie z polską agencją prasową. Nastolatkowie nie mieli najmniejszych szans podczas zderzenia z pociągiem. Na miejscu zdarzenia pojawił się prokurator, który zajmie się ustaleniem szczegółów zdarzenia, a także co dokładnie było przyczyną tragedii. Przywrócono już ruch pociągów. Pamiętajmy, że chodzenie torami kolejowymi jest bardzo niebezpieczne, a przede wszystkim niedozwolone. W przypadku, gdy nagle pojawi się na nich pociąg, człowiek nie ma najmniejszych szans podczas zderzenia. Kierujący pojazdem maszynista również nie jest w stanie zareagować na tyle szybko, aby wyhamować rozpędzony pojazd. Za samo przechodzenie przez tory w miejscu niedozwolonym, możemy narazić się na mandat karny.
Jego przedział kwotowy zaczyna się na 20 zł, a kończy na 500 zł. Wysokość uzależniona jest zazwyczaj od rodzaju wykroczenia oraz ewentualnych konsekwencji. Pamiętajmy, że w ten sposób narażamy swoje życie.